Jak ja cię, gówniarzu, dopadnę. Halo, czy mnie słychać? Ale się tatuś zesrał? Oj, pijany od razu. Po prostu troszeczkę mi szumi w głowie, ale że pijany, no nie powiedziałbym. A co tutaj jest za stateczek? Wiesz co, nie wiem. A w ogóle gdzie ten lis? On miał papiery nam podpisać. On coś lisu? Nie wiem, opluł nas. Chyba... Co to za... Chyba opluł. Co to za notariusz, który nie chce zarobić? Co to w ogóle się dzieje? Spoko. Dziwne rzeczy tu są. Oj, tak dziwne. Dziwne, bardzo dziwne. Szkoda, że mamy dzisiaj nie ma, ale wyjechała w delegacji. A czym mama się zajmuje? Mama jest... Bo słyszałem, że koniara. A to takie bardziej hobby. Hobby horse? Mama jest tancerką. Tancerką. A gdzie tak, tańczy? Jak zobaczysz pokój, to zrozumiesz. I w delegację pojechała? Tak, tak, tak. A, no, a daleko gdzieś? Jakiś hotel, coś? Wiesz co, twoja mama czasem jest taka skryta, że nawet nie wiem. Taka cicha myszka, powiadasz? Cicha myszka. Czemu to ale cicha nie? Woda brzegi rwie, oj tak, tak. Tak, to prawda? Oj, tak, tak. To jest tancerka koniara w delegacji? Mhm. Pewnie pojechała ćwiczyć hobby horse. Zobacz, to jest pokój mamusi. O, ale ładnie. Prawda, że ładnie? A czemu tutaj jest ta rura? Bo wiesz co, sufit się walił, to podparłem. Aha, ale tak po środku, tak równo po środku? Tak, żeby się idealnie rozłożyło, wiesz, siła. A powiedziałeś, to są te, że... rozumiesz, energia to... kinetyczna i te sprawy. A to co? Czekaj, tego tu nie było. Czy mama skrywa jakieś sekrety? Czy mama przypadkiem nie ucieka z domu czasem? Czekaj, bo raz widziałem jakieś takie zdjęcie, ale nie chciało mi się wierzyć, to prawda, ale teraz jak patrzysz, to jakieś tajne przejście, to jakie może coś w tym jest? Zdjęcie? Pamiętasz wujka Jimmy'ego? Tak, pamiętam. A pamiętasz jego fascynację kopułami? Pamiętam. No to problem jest taki, że zobaczyło dwie kopuły za dużo. Się oplułem. Tato, ja wiem, które zdjęcie, to chyba po internecie krążyło. Po internecie? No tak. Mówi, że to więcej ludzi widziało? Ja nie to... daj Boże. To? Na naszą klasę zobaczy, o, jeszcze, nie. Jeszcze wujek Waldek to zobaczy, to ja nie wiem, co ja zrobię. Tato, ja już to znalazłem. O nie. No i raczej, nie wracajmy do tego tematu. To. Idziemy zobaczyć. No i idziemy zobaczyć, dokąd prowadzą tunele. A co jak odkryjemy coś, czego byśmy nie chcieli odkryć? Lepiej znać nawet najgorszą prawdę, niż całe życie żyć w kłamstwie. No dobrze. Zobacz, niby ślepa uliczka, ale... O kurczę. Co tam jest, tato? Tato? Gdzie ty wyfrunąłeś? O cholera, zabiłem ojca. No, nieźle. No i cyk, cały majątek mój, kochani. No to widzicie, tak to jest. Jak się przez przypadek ojciec zginie. Teraz mam wszystko, moi drodzy, cały dom, mam mamę, to znaczy fake mamę. Gdzie tu były schody? A! Jak ja cię, gówniarzu, dopadnę, halo, czy mnie słychać? O cholera, to ojciec z oświatów! Nie pamiętasz, że ci krótkofalówkę zostawiłem, ty żółta bambaryło? O cholera, no tak, słyszę cię, tatusiu, wszystko okej? Okay? Utknąłem tu teraz, masz mnie stąd wyciągnąć, rozumiesz? Gdzie ty utknąłeś, tato, w piekle? Tak, skacz do dziury, pogadaj z tym, jak on się nazywał, Hadesem czy Hadesiakiem, nie pamiętam. Pogadaj z nim i mnie stąd wyprowadź, rozumiesz? O cholera, dobra, to już pędzę do ciebie, ale to chyba nie ten tunel. O nie, tutaj są, wygląda jak ty. Co wygląda miałeś jak ja? Brata? Nie, nie miałem brata. Co ty tam widzisz? No Geralt, czekam na ciebie. Tatuś się pogniewa, jak nie przyjdziesz, rozumiesz? Nie. Proszę nie bij mnie, tatusiu. Nie. Nigdy bym cię nie uderzył, ale coś wymyślę. Aha, no dobrze. Momencik, za chwilę będę. Dobrze, czekam. Lecę do ciebie, tato, lecę. Halo? Gdzie jesteś? Halo? Halo? Halo, czy ty mnie słyszysz, widzisz? Halo, nie widzę cię, halo. Wylatuję, halo. Wylatuję. Boże, no Rad, jak mnie zaraz nie znajdziesz, to co powiemy matce? Że ojciec w piekle się smaży? No, ja to powiem, tato. Nie mam problemu. Nie mów tego, bo jak ona się ugotuje ze złości, to się grzybową naważy. Lecę w dół z powrotem, czekaj. Gdzie... Dobrze, czekam. O, widzę cię, tato. Jestem pod takim kobelkiem. O, Boże, co robisz? Uwolniłem się. Ej, tato, ja lecę w dół, a nie w górę. O co się dzieje? Lecę do góry już. Tato, halo, halo. A, znowu spadam. Tato, ratunku. Co się dzieje?
moment, już lecę po ciebie, czekaj. Moment, zlatuję, moment, o, lecę w dół, lecę. Jestem tutaj, widziałeś mnie? Gdzie? O, tu, tu, tu. Tutaj ci wejście tutaj. Zrobię, chodź. O, 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 dobra. O Boże, synu. Ale impreza, razem co? Razem wylatujemy. O nie, nie, ja lecę w dół, o moment. Nie. Musisz, o nie, musisz znowu gdzieś lecę. Musisz przyszykować miejsce Boże. Dla mnie, przyszykuj. Boże, Boże. O, o, o. Co ja wyrzuciłem? Netherraka. Nie. Nie, nie, Jezus. Już myślałem, że wyrzuciłem. No i racht, ale się tatuś zesrał? Słyszę właśnie, że tatuś się zesrał i to porządnie. Ludzie. W sobie fajne to, ci powiem. Ale co, dobra, chodź tu ojciec, bo pijany jesteś po tym browarku. O, pijany od razu, po prostu troszeczkę mi szumi w głowie, ale że pijany, no nie powiedziałbym. Ojciec, bo jak ty się zesrałeś, to chyba jedzie od ciebie, co? A, jedzie pociąg z daleka. Oj, nie wiem czy z daleka. Z daleka? Nie wiem czy to nie z dupy, z a nie z daleka. To nie, to brzmiało lewio. Na nikogo nie czeka. Jeżeli papo. Halo. 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 No i racht. Słucham, tato. Halo. No halo, halo? Co? No halo. Chyba trafiłem ze światy. Znowu cię p***ło. Czekaj, Boże, lecę po ja ciebie. Jestem w niebie. Pało cię, no i racht. Jestem z aniołkami. Gówno z aniołkami. To czyściec. Nie wiem, czy stąd wyjdę. Gdzie ty jesteś? No pijany, nawalony stary znowu. Do domu. Tatuś wróćmy. Musi odpokotować za swoje grzechy. Tak, gówno. Narąbałeś się stary i tyle. Gdzie ty jesteś? Jestem w niebie. Gówno, coś nie okłamuj. Coś mi się w głowie dekiel klepie. Ale Boże, chyba w domu nie wszyscy są zdrowi. Dobra. Chyba będę tu siedział całą wieczność. Nie wiem, czy wrócę. Dobra, stary. Na mój ulubiony program. Dobra, stary, biorę od ciebie tego, ten samochód twój i posesję. I mamę też wezmę. Nie ma problemu. Nie bierz żadnego samochodu, bo jeszcze przyjdę i ci. A wtedy nie będziesz tak śpiewał jak tatuś w niebie. Tatusiu, fałsze to ty masz przednie. W niebie, coś mi się w głowie pie. Gdzie ty jesteś? Leci bocian ponad lasem, wymachując swym ogonem. Ojciec, ciebie już do reszty po... Dobra, wyłaź stamtąd. Ale czekaj, widzę dziurę. Jaką dziurę? Halo, ojciec, idę. Gdzie ty jesteś? Ale mury się walą. Synek, synek, wyszedłem. Gdzie ty jesteś? Ty normalnie wychodzę, a tu owce niebiańskie. W którym nie wiedziałem, miejscu? Że w niebie są... Owca zniosła jajko! Pierdziele, z tobą to już jest źle, synek, ojciec. Synek, owca zniosła jajko, w niebie takie rzeczy się dzieją? Z tobą już Cześć. Jest źle. Jestem SKKF, a ty? Nie chcę ze mną gadać. Patrzą się na mnie, kurczak 20 razy, czaisz? Masakra. Teren prywatny. Boże, gdzie ja jestem? Jestem w królestwie borówek. Zawsze chciałem się tu znaleźć po śmierci. Chyba ty na badania musisz iść, ojciec, wiesz? Tak sobie na badania? Nie będę nic badał. Prostatę zbadaj. Nie będę nic badał. Zbadaj prostatę. Nie będę nic badał. O cholera. No i dupa. Ojca nie ma. Czekaj, znalazłem nowy dom. Jestem w domie na drzewie. Szukaj, szukaj. To przecież szukasz? Ty go zbudowałeś po pijaku, o czym ty gadasz? No ty ten dom zbudowałeś po pijaku, no. Szukaj. Jestem gdzieś schowany. Tak. Musisz mnie znaleźć. Schował się mój stary, gdzieś jest schowany. No nieźle. Odpowiem, jestem w domku na drzewie. Okej, okay, to już zrozumiałem, ale... Ale wiesz, tatuś ma nogi i się przemieszcza. Oj, byczku. To może ci odetnę, jestem jak Tarzan, opla. Ty chyba po mleko poszedłeś te 10 lat temu, co? A, żeby tylko po mleko. Tam jeszcze Sarkę poznałem, twoją mamę. A co się działo na zapleczu w chłodni, to już ci nie powiem. Ojciec, bo ty narąbany jak dwie stodoły. Ale że od razu narąbany, bo co, wspominam miło czasy swoją mamusią? A powiedz mi, jak powstał... Rafałek. Rafałek? Nie wiem. No przecież to jest trzeba brat zapytać Rafałka. Jak? Ale widzisz, to jakby było na dwie tury. Nie, dobra, nie. Co? Nie, nic, nic, nic. Jakby rozumiesz. On jest twoim bratem, ale z innego ojca. Aha. Ja wiem, że w to ciężko uwierzyć, ale... No podobizna do tak ciebie było. Jest. Powiem ci tak, twoja mama za siodło zrobi wiele, okej? Okay? Co?
A Rafał tych siodeł swojego czasu miał dużo. Co? Ale ty mówisz o wujku Rafale? A nie o tym Myślisz, Rafałku? Czemu potem się wyprowadził na pustynię? Myślałem, że mu nie starcza na opłacenie. Idę odpokutować do kopuły Tidzimiego. Tam czuję się lepiej. Okej. Okay. Tak. P.P.G. W kopule można wszystko przemyśleć. Stary mi zwariował. No, nieźle. Bla, bla i bęc, bęc, kopuła. Hop, hop, hop. Już go do reszty. Echo! Echo! Ale się niesie. Echo! Echo! Ten jeden browarek to za dużo chyba, tak coś czuję. Halo! Ohoho! Kopuła Tidzimiego! Ludzie... Powiem się, synek, że ta kopuła jest witam tak wielka, tysiąc osób. Że się tak echo niesie. No właśnie, słychać aż tutaj, wiesz? Co ty gadasz, tak się niesie? No, tak się niesie. Masakra. Grubo, co? Ojciec, grubo. A gdzie teraz jesteś, ojciec? Ej, wiesz co? Jajco, haha! Cześć, synie. Dobrze, że mnie znalazłeś. Powiem ci, że straszne wizje tam miałem. Ja wiem, właśnie. Wiem, słyszałem. Jak tak parę razy przeleciałem do piekła, do nieba, do piekła, do nieba, to mi się w głowie coś poprzestawiało. Normalnie jakbym na głowie stanął. Pamiętaj, Norachcie, żeby zawsze być dumnym ze swojego pochodzenia. Podążaj po mną. Przepraszam, po mnie. Jestem. Dumny. Z bycia. Gówniakiem. Neurachtem. Neurachtem gówniakiem. Neurachtem. A jak masz na nazwisko po tatusiu? Gówniak. Mhm. A ty jak masz na nazwisko? Gówniak. Dobrze. Teraz powtarzaj ty za mną. Tak? Jestem. Dumny. Z bycia. Ojcem. Neurachta. I się cieszę. Że mam nazwisko. Gówniak. Mam dla ciebie prezencik, wiesz? Mhm. Proszę, trzymaj, możesz sobie wszystko zachować. No. Jej. To trzymaj się. Dziękuję. Pamiętaj, żeby wydoić krowy, wypasać świnie. Pilnuj, a właśnie, zobaczę, co moich buraczków. Tatu się wezmie. Co tam się dzieje? Nie wiem, bramy piekielne się otwierają. Ja nie mogę. Dobra, synek, tatuś ucieka.